Cześć. I kolejna pralka Whirlpool AWE 60-110, 6-kilowa z wsadem od góry. Od razu to, co widać, to się rzuca w oczy. Zeżarte jest blacha od góry, ale oprócz tego jest ok. Bęben jest czysty, pojemnik jest czysty. To jest wszystko ok. W środku też czysto. Jedną ręką. Drzwiczki dobrze działają, w sensie zamykają się. Wyświetlacz wydaje się, że działa. I teraz tak, mamy podłączone dowody. No i przy zmianie programu zobaczymy, czy to w ogóle cokolwiek pierze. Teoretycznie powinno zacząć od prania zasadniczego. Grzałka się chyba załączyła, był taki dźwięk mniej więcej. Boże, jakie to ciche jest. Żeby nie było, z tej strony też jest spuchnięte porządnie. To, co tutaj cieknie, to nie pralka, tylko tu z węża leci. O. Tak, żeby nie było. Sama pralka jest szczelna. Jest tak cicha, że mam wrażenie, że się nie nagra nawet na filmiku. Dobra, jak ja mam tu przełączyć na wirowanie, chcę samo. Tu będzie, nie? No niech będzie na te 1000 obrotów. Powinno zaraz wypompować wodę. Bardziej szlifierkę kątową. Ze 20 metrów stąd słychać niż tą pralkę. Teraz może coś będzie słychać. No i jest. Wypompowywanie wody, więc pompa działa. No i chyba ciepło jest trochę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli to rzeczywiście wiruje 1000 obrotów na minutę, to moja sokowirówka, albo nie wiem, blender głośniej bzyczy. I tu na chwilę się zatrzymamy. Cały czas nie dawało mi spokoju, że ta pralka jest tak cholernie cicha. No i w końcu olśniło mnie, że po prostu silnik działa, ale bęben się nie kręci. No nie sposób to sprawdzić, skoro pralka jest zamknięta, więc nie widzę, czy się bęben kręci. No i rzeczywiście tak było. Po otworzeniu, patrząc z przodu na pralkę prawą,
prawy bok, okazało się, że nie ma po prostu paska napędowego. Trudno mi powiedzieć dokładnie, dlaczego nie ma tego paska. Jedna z możliwości jest taka, że po prostu się zerwał ze starości. Natomiast druga możliwość jest taka, że zerwał się, ponieważ coś jest nie tak z bębnem, ale znaczy z bębnym łożyskiem, ale jak się przekręci tym, to nie słychać, żeby coś było nie tak. Jedyne co, to dziwne, że on się opuszcza na jedną stronę, tak? Jakby był obciążony. I to wszystko. Coś tam teraz słychać, jakby ale to nie, że w środku coś obciera. Chociaż może. No w każdym razie ja nie wiem, co jest nie tak. Inwestować w to nie będę. Nie będę kupował paska, żeby sprawdzić, jak to działa. Jeśli ktoś ma ochotę, to niech sobie sprawdza sam. Natomiast tak jak pokazaliśmy już na początku, to na pewno silnik działa prawidłowo, bo go słychać, jak kręci. Zresztą właściwie zaraz go włączymy jeszcze raz, żeby pokazać, że on tutaj pracuje. Że z programatorem jest wszystko ok, że drzwiczki się prawidłowo zamykają, czyli zamek jest ok. Na pierwszy rzut oka sprężyny, amortyzatory są, wiązki elektryczne są i działają na pewno, bo skoro programator normalnie działa i wczytuje program, to jest ok. No z drugiej, a tutaj jest odpływ. Pompa też działa, no bo wypuściła wodę. Włączymy sobie teraz wirowanie. I to normalne wirowanie, bo tam jest jeszcze u góry program delikatne wirowanie. No jajku, jak ta miedź wygląda ładnie. Wygląda, jakby kręciło się w prawo, ale kręci się w lewo i to dużo, dużo szybciej niż to wygląda. Nie wiem, ile to jest. Nie wiem, ile to jest obrotów. To było 1000 pewnie. Ponad 1000 jest pralka nastawiona. Natomiast silniczek jest mega cichy. No nic dziwnego, że na dworze go praktycznie nie było słychać. Tu od tej strony, od strony silnika jest wszystko ok, także sam silnik to jest co najmniej 100 na stronie Nord.pl, on kosztuje 600. Oczywiście nowy, no ale cena od czapy, bo pewnie to jest po wartości pralki nowej. Dosłownie jakby wata z miedzi się zrobiła.
Rewelacja. To nawet relaksujące jest. Także mnóstwo komponentów tutaj na pewno jest sprawnych. Pytanie, co z tym paskiem? Natomiast kupujecie to w takim stanie, jaki widzicie. Zachęcam do kupna i pozdrawiam.